Chwała niech będzie Wszechmocnemu Bogu, a wam pokój, bracia i siostry. Dzisiaj słyszeliśmy dużo wspaniałego słowa, które nas ubogosławiało, uduchawiały nas i słowo, i pieśni śpiewane. I myślę, jesteśmy ubogosławieni Duchem Wszechmocnego Boga, Duchem Świętym, który jest Bogiem. To, co tak nieraz wspominałem, jeszcze raz chciałbym tak przypomnieć. Duch Święty jest Bogiem. Myśmy o tym wiedzieli. To nie jest moc, którą człowiek jak chce, może sobie manipulować i robić. On jest Bogiem. Przychodzi kiedy chce i jak chce i dotyka serc narodu swojego i je błogosławi. Dzisiaj usługa słowa mojego, może nie będzie taka duchowa, może by się chciało, ale praktyczna do naszego życia. Czasem i to jest potrzebne, takie jak żyć. Jak postępować, jak w danych sytuacji zachować się. Chciałem czytać 9 rozdział 1 listu świętego Pawła do Koryntian, ale on jest powiązany z 8, dlatego przeczytam parę wersetów 8 rozdziału, zresztą można by ten cały, aby coś zrozumieć, coś pojąć więcej. Może tak. A co do mięsa składanego w ofierze bałwanom, wiemy, że wszyscy mamy właściwe poznanie. Poznanie nadyma, ale miłość buduje. Jeśli kto mniema, że coś poznał, jeszcze nie pozna, jak należało poznać. Jeśli kto miłuje Boga, do tego przyznaje się Bóg. Co więc dotyczy spożywania mięsa składanego w ofierze bałwanom? Wiemy, że nie ma bożka na świecie, że nie ma żadnego innego Boga oprócz jednego. Bo chociaż nawet są tak zwani bogowie, czy to na niebie, czy na ziemi, dlatego jest wiele bogów i wielu panów, wszakże dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec, z którego pochodzi wszystko, dla którego istniejemy, jeden Pan Jezus Chrystus, przez którego wszystko istnieje i przez którego my także istniejemy. Lecz nie wszyscy mają właściwe poznanie. Niektórzy bowiem przyzwyczajeni dotąd do bałwochwalstwa spożywają mięso jako składane w ofierze bałwanom i sumienie ich z natury słabe kala się. Zapewne pokarm nie zbliża nas do Boga, gdyż nic nie tracimy, jeśli nie jemy i nic nie zyskujemy, jeśli jemy. Patrzcie jednak, aby ta wolność wasza nie stała się zgorszeniem dla słabych. Albowiem jeśli by kto ujrzał ciebie, który masz właściwe poznanie, siedzącego za stołem świątyni pogańskiej, to czyż to nie pobudzi sumienia jego, ponieważ jest słaby, do spożywania mięsa składanego w ofierze bałwanom? I tak przyczyni się twoje poznanie do zguby człowieka, słabego brata, za którego Chrystus umarł. A tak grzesząc przeciwko braciom i obrażając ich słabe sumienia, grzeszycie przeciwko Chrystusowi. Przecież i pokarm gorszy brata mego, nie będę jadł mięsa na wieki, abym brata mego nie zgorszył. Ludzie, którzy nawracali się w Koryncie, to byli poganie, którzy przedtem służyli w różnych bałwochwalczych świątyniach. Nawrócili się do Boga. Nie wszędzie było tak, jak brat Janek czytał, że ten przyłożony synagogi i cały dom się nawrócił. Nie wszędzie było tak, że się nawracało od razu całe rodziny. Było tak, że nawracała się jedna osoba, dwie osoby z rodziny. Byli zapraszani na różne uroczystości rodzinne. Ja rozumiem to, że tak jak napisano, może wrócę do w liście Piotra, 4 rozdział, tak króciutko, pierwszy z Piotra, 4 rozdział, może 2, 3, 4 werset. Może 3, 4 werset. Dość bowiem, że w czasie minionym spełnialiście zachcianki pogańskie, oddając się rozpuście, pożądliwości, pijaństwo, biesiadom, pijatykom, bezecnemu bałwochwalstwu. Przy tym dziwią się temu, że wy nie schodzicie się razem z nimi na takie lekkomyślne rozpusty, oczerniają was. Wierzący ludzie, którzy oddają życie Chrystusowi Panu, wiemy, że wszelkie libacje alkoholowe, wszelkie potańcówki, dyskoteki, studniówki, od razu wiemy, że to tam nie ma nas miejsca, my tam nie jesteśmy i tego nie trzeba nikomu tłumaczyć, prawda? Nie ma, ale są sytuacje, kiedy jesteś w rodzinie, jest wielu takich tutaj w zborze, są, którzy już są trzecim pokoleniem, może czwartym wierzących. Rodziny wierzące, przecież ten zbór pierwszych chrzest był w 1928 roku, to co, gdy ostatnio tak czytałem ostatnio książkę, tak przyglądam, czytam sobie książkę historyczną, tu napisał brat Janek Mirączyk, właśnie z Redu, tutaj brat od nas. I on jakby, tak zrozumiałem, pokazuje na to, że jakby pierwszy chrzest zielonoświątkowy w granicach obecnej Polski miał miejsce właśnie tutaj, w Grabowcu w 1928 roku.
wieku dorosłym chodzi o chrzest. No czyli już jest, no, wiele lat, prawda? Już są pokolenia wierzących. Ale jest tak, że człowiek nawraca się ze świata. I są wśród tacy, wśród nas, którzy nawrócili się, których rodzice, dalsi są, no, niewierzącymi ludźmi. I zapraszają często nas na różne, no, uroczystości rodzinne. No, nie zawsze połączone z takim odstępstwem, jak jakieś pijaństwo, dyskoteki, zabawy, potańcówki, libacje. No tam oczywiście nie ma dla nas miejsca, my tam nie bywamy. Ale jakieś imieniny, czy no, śniadanie wielkanocne, czy wigilia. No są takie rzeczy, które no, trzeba zadać pytanie, jak z tym postąpić, jak zachować się. No przychodzą różne myśli, prawda? Słowo Boże mówi, jeżeli ktoś bardziej miłuje no, brata, siostry i tak dalej, a nie miłuje mnie, nie jest mnie godzien. No, ale oddałem życie Jezusowi, Jemu służę i wcale ja nie uważam, że już mam nie z rodziną żadnych kontaktów. Prawda? Nie ty, my chrześcijanie, po to Bóg nas zbawił, żebyśmy teraz może odcięli się od naszych rodzin niezbawionych i po prostu no... prowadzili jakieś całkiem inne życie. No, kto nie troszczy się, nie modli, nie ma starania o swoich najbliższych? No, na pewno domowników wiary przede wszystkim, ale też w domu, w którym jesteśmy wychowani, jesteśmy żyli. Nie jest to właściwe, prawda? No mieć jakieś relacje, jak się zachować, jak w tym wszystkim. Jak być, jak postąpić. No kto ma właściwe poznanie? No wiadomo, jak apostoł Paweł pisze, pokarm jest tylko pokarmem. Poświęcony przez Słowo Boże modlitwę. Jeżeli znajdziesz się na takim spotkaniu rodzinnym, no nawet jak i chociażby Wielkanocy, no dzisiaj to się niesie, w tych kościołach tradycyjnych niosą mały tam koszyczek do święconki. No kiedyś, pamiętacie swoje dzieciństwo, niosło się taki koszyk od ziemniaków i tam wszystko było, co przez te święta jadło się tak nieśli. No wszystko się zmienia. Jeżeli to jest poświęcone, pomodli się w swoim sercu, jest możliwość i w domu, ja staram się w swoim rodzinnym domu, gdy jestem, no, pomodlić się na głos przy rodzinie. Też jest to pewne świadectwo, że jesteśmy wierzącymi, służymy Chrystusowi Panu. No, to jest tylko pokarm, prawda? To jest tylko pokarm, stworzony przez Boga i nic więcej. Po prostu my służymy Panu Jezusowi Chrystusowi, aby umieć i być w różnych uroczystościach rodzinnych, umieć się zachować i wiedzieć, że pokarm jest tylko pokarmem. Że też będąc tam, też chcemy w jakiś sposób, no, kiedy jest normalne, mówię normalna rodzinna jakaś uroczystość, nie mówię o tych wszystkich takich, jak już wspomniałem prędzej, no, gdzie wiadomo, że tam nas nie ma miejsca. Możemy też w jakiś sposób swoją obecnością, postępowaniem, swoim zachowaniem, swoją mową wskazać na to, że jesteśmy ludźmi wierzącymi. No, modlimy się o naszych bliskich, o nasze niezbawione domy. No też w jakiś sposób jest nam dane, aby tam zaświadczyć, prawda? Aby tam być. Nie zawsze zaświadczymy w ten sposób, że no, dziecko przyjdzie, tu będzie nawracać swoich rodziców, nie? No, rodzice są starsi, powiedzą, milcz tu mi nie gadaj, smarkaczu, no i wszystko. No jest, wiecie jak to bywa w życiu, jak to jest w świecie, ale będąc tam, zawsze jest ta możliwość, zawsze złożyć świadectwo. Przecież nie mamy odrzucać swoich rodzin, swoich domów, nie, ci są zbawieni i po prostu jakoś, no, no to jakieś sekty robią, że odcinają ludzi od swoich rodzin i po prostu tamci stają się obcy i nie mamy z nic do czynienia. No, jesteśmy z ciała, mamy rodziny, mamy swoje domy, umieć tutaj, wiecie, może mądrość, ale jeżeli brat jest słaby i uważa to, że jego to gorszy po prostu, że ty masz społeczność ze swoją rodziną, że tam akurat jesteś u nich na obiedzie, no bo oni są niewierzący i tak dalej, i tak dalej. No, to mówi, no to względem tego brata, no postara się, aby... no może nie korzystać z tego czy w inny sposób, ale Paweł raczej świadczy, zachęcając do tego, bo patrząc przez cudowne Boże Słowo, abyśmy przez to, abyśmy po prostu umieli się zachować, tu mieli ten problem, tą sytuację. Jeżeli ktoś powiedział, to jest ofiarowane bałwanom, no to nie będę jadł, bo mojego sumienie, mojego brata się kale, nie będę w tym uczestniczył. A lepiej nie pytaj po prostu.
Bądź swobodnym w swoim sercu i dziękuj Bogu za to, co On Tobie daje, aby ta cudowna Ewangelia mogła mieć miejsce, bo co Słowo Boże mówi na początku, może tego wersety, mówi, że poznanie nadyma. Poznanie doprowadza człowieka do pychy, do dumy i on otrąca wszystkich. Miłość buduje. Czyli w jaki sposób okazać miłość, aby móc im wskazać drogę do Chrystusa. Zresztą potem zobaczymy to w dalszych fragmencie Bożego Słowa, o którym pisze apostoł Paweł. Bo potem, kiedy zaczyna 9 rozdział tego wersetu, zaczyna słowa, on robi pewną refleksję. I dobrze nad tym się zastanowić. Mówi tak, czy nie jestem wolny? Czy nie jestem apostołem? Czy nie widziałem Jezusa, Pana naszego? Czy wy nie jesteście dziełem moim w Panu? Jeśli dla innych nie jestem apostołem, tak dla was nim jestem. Wszak pieczęcie apostolstwa mego wy jesteście w Panu. Moja obrona przeciwko tym, którzy mnie oskarżają, jest taka. Czy nie wolno nam jeść i pić? Czy nie wolno nam zabierać sobą żony chrześcijanki, jak czynią pozostali apostołowie, bracia pańscy, Kefas? Czy tylko ja i Bernabasz nie mam prawa nie pracować? Kto kiedy pełni służbę żołnierską własnym kosztem? To zakłada winnicę owocu i jej nie spożywa. Albo kto pasie trzodę, a mleko od trzody nie spożywa? Czy to tylko ludzkie mówienie, czyli zakon tego nie mówi? Albowiem w zakonie mojżeszowym napisano, mówiącemu wołowi nie zawiązuj pyska. Czy Bóg to mówi ze względu na woły? Czy nie mówi tego raczej ze względu na nas? Tak jest, ze względu na nas jest napisane, że oracz winien orać w nadziei, a mocarz mucić w nadziei, że będzie uczestniczył w plonach. Jeżeli my dla was dobra duchowe posialiśmy, to cóż wielkiego, jeżeli wasze ziemskie dobra rządzić będziemy? Jeżeli inni roszczą sobie prawo do was, czemu raczej nie my? Myśmy jednak z tego prawa nie skorzystali, ale wszystko znosimy, aby żadnej przeszkody nie stawić Ewangelii Chrystusowej. Czy nie wiecie, że ci, którzy służbą w świątyni sprawują ze świątyni żyją, a którzy przy ołtarzu służą, cząstkę z ołtarza otrzymują? Tak też postanowił Pan, ażeby ci, którzy Ewangelię zwiastują z Ewangelii żyli. Ja jednak nie korzystałem z żadnych z tych rzeczy. A nie napisałem tego w tym celu, aby to do mnie odniesiono, bo wolałbym raczej umrzeć, niż żeby ktoś miał mnie pozbawić tej chluby. Bo jeśli Ewangelię zwiastuję, nie mam się czym chlubić. Jest to bowiem dla mnie koniecznością, a biada mi, jeśli Ewangelii nie zwiastował. Albowiem jeśli to czynię dobrowolnie, mam zapłatę. Jeśli zaś nie dobrowolnie, to sprawuję tylko powierzone mi szafarstwo. Jakąż wtedy mam zapłatę? Tę, że zwiastuję Ewangelię, czynią to za darmo, aby nie korzystać z prawa, jakie mi daje zwiastowanie Ewangelii. Będąc wolny wobec wszystkich, oddaję się w niewolę wszystkim, aby jak najwięcej ludzi pozyskał i stałem się dla Żydów jako Żyd, aby Żydów pozyskać. Dla tych, którzy są pod zakonem, jakobym był pod zakonem, chociaż sam pod zakonem nie jestem, abym tych, którzy są pod zakonem pozyskać. Dla tych, którzy są bez zakonu, jakobym był bez zakonu, chociaż nie jestem bez zakonu Bożego, lecz pod zakonem Chrystusowym, aby pozyskać tych, którzy są bez zakonu. Dla słabych stałem się słabym, aby słabych pozyskać. Dla wszystkich stałem się wszystkim, żeby tak czy owak niektórych zbawić. A czynię to wszystko dla Ewangelii, aby uczestniczyć w jej zwiastowaniu. Czy nie wiecie, zawodnicy na stadionie wszyscy biegną, a tylko jeden zdobywa nagrodę. Tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. A każdy zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje. Tamci wprawdzie, aby znikomy zdobyć wieniec, my zaś nie znikomy. Ja tedy tak biegnę, nie jakby na oślep. Tak walczę na pięści, nie jakbym w próżnię uderzał. Ale martwe ciało moje ujarzmiam, bym przypadkiem będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony. Tu pewne pytanie, pewne refleksje daje apostoł Paweł i daje na to odpowiedź. Mówi, czy nie jestem wolnym człowiekiem? Mówi, jestem wolny. Wszystko mi wolno. Przecież te rzeczy przez samo używanie niszczeją. Dlatego mówi, nie miejsce, czego daje tego zakazom, nie kosztuj, nie dotykaj, nie bierz. Przecież to niszczy przez samo używanie. Mówi, czy nie jestem apostołem? Czy nie widziałem Jezusa, Pana naszego? Mówi, to wszystko jest. Czy mówi do Koryntian, wy nie jesteście moim dziełem w Panu? Czy Bóg nie posłużył się mną, że wiastałem Ewangelię, że jesteście na tym miejscu, mówi do Koryntian, to dzięki łasce Bożej Bóg kazał mi łaskę, wiastałem Ewangelię, abyście byli wierzącymi, aby Chrystus Pan zastukał do waszego serca i oddali swoje życie Jemu. Ale mówi, wszystko czynię, gdy tak patrzycie dalej. Tu chodzi o sprawy finansowe się dotyka. Ale inną rzecz mówi, że lepiej dla mnie nie brać nic, być wolnym, niż zachęca do pewnej ostrożności.
gdzie pieniądze mam coś do siebie, że zniewalają człowieka. I on by w tej kwestii daje refleksję i rozważyć to. Daje, czy jeżeli wyciągasz rękę po pieniądze, czy czasem to ciebie nie zwoli do jakiejś nauki? Ile to wielkich misji poprzyjeżdżało? Dali pieniądze ludziom wierzącym i zamiast stać wolni w Chrystusie, służyć Chrystusowi Panu, no pieniądze sprawiły to, że zaczęli służyć często i misjom, które nie zawsze głosiły no czystą Ewangelię, powiem tak. Aby do tego. I Paweł mówi, jestem z tym bardzo ostrożny. Chociaż niektórzy mówili, no to jakby nie jest prawdziwe apostolstwo twoje. Mówi, dlatego, że no pracuje z własnymi rękami. Paweł mówili, no nie bierzesz pieniędzy, ale Paweł, chce być wolny. Mówi, ja nie chcę z niczym się zniewolić. Ja podejmując takie decyzje jestem bardzo ostrożny. Rozważam to i rozmyślam, mówi, żeby potem jakby ktoś nie miał nad mną panowania. Jestem wolny, mówi. Ja tak trudzę się, tak żyję, mówi, ale jestem wolny w Chrystusie. Ja po prostu mogę, mówi Paweł, do was to zrozumieć, przyszedłem do Koryntian, ja mogę mówić wam to, co mi kładzie Duch Święty. Nikt mnie tutaj w tej kwestii nie zatrzyma po prostu. Po pierwsze jest to, Bóg przez niego założył ten zbór, a po drugie, on nie był od nikogo zależny. I on mógł swobodnie im nieść prawdę Ewangelii. I on wtedy nie szedł na żadne kompromisy. I on o tym po prostu mówi. Ja jednak nie korzystałem z żadnych z tych rzeczy, a nie napisałem tego w tym celu, aby to do mnie odniesiono, bo wolałem raczej umrzeć, niż żeby ktoś miał mnie pozbawić tej chluby. Bo jeśli Ewangelię zwiastuję, nie mam za się czym chlubić. Jest to bowiem dla mnie koniecznością. Biada się Ewangelii nie zwiastował. On wie, że go Pan Bóg powołał. To jest jego dziełem, to jest jego koniecznością i on niesie Ewangelię. A w krawach takich po prostu mówi, zachęca, aby mówi o tym, aby to dobrze rozważyć, aby to rozmyśleć, aby podjąć właściwe decyzje, żeby nie stać się niewolnikiem ludzi, ale być wolnym w Chrystusie, być swobodnym w Chrystusie, aby od Niego czerpać słowo, zrozumienie i nieść Ewangelię tak, jak Chrystus Pan chce, aby ona była przedstawiona. To, cośmy ostatnio z bratem tak strasznie rozmawiali, że wiele razy my Słowo Boże czytamy, różnie interpretujemy i myślimy. Ale chodzi o to, Panu Bogu, abyśmy tak zwiastowali i tak rozumieli Słowo Boże, jak to chce Pan Bóg. Jak to, co włożył Duch Święty w Słowie tym, abyśmy tak rozumieli. Nieważne, że my inaczej rozumiemy. Zresztą, no, na pewno ważne, ale chodzi o przed Bożym obliczem. Bóg, po prostu, jakby to powiedzieć, Pan Bóg w ogóle nie przyjmie naszego zrozumienia. On chce, byśmy rozumieli tak, jak On chce, abyśmy rozumieli. Nasze zrozumienie, nasze myślenie nie ma żadnego znaczenia, choćby ono było jakimi chcema, ugruntowane jakimiś tam, no, czy to myślami, snami, wizjami, czym by to nie było ugruntowane. Jeżeli to jest nasze, nie ma znaczenia. Bóg na to nie patrzy. Bóg oczekuje to, abyśmy zrozumieli tak Boże Słowo, jak On chce, aby było ono zrozumiane. Dlatego dałby Pan Bóg, abyśmy tak zwiastowali, tak żyli, tak przekazywali to Słowo, jak Pan Bóg chce, jak Duch Święty objawia, by tak ono było zwiastowane. Dlatego On chce być w tym życiu wolny, chce być swobodny, Paweł. Chociaż z tej z drugiej strony fizycznego życia na pewno to mu niosło duże trudność i obciążenie. No, lepiej byłoby po prostu tylko temu się poświęcić. Ale on chce zachować wolność, którą ma w Jezusie Chrystusie. Swobodę, jeśli chodzi o zwiastowanie Słowa Bożego i Ewangelię. I potem mówi, będąc wolnym, oddałem się w niewolę wszystkich, aby kogokolwiek pozyskać. Dla Żydów jako Żyd, dla pogan jako pogan, dla tych, co pod zakonem, ten, którzy są bez zakonu, był bez zakonu. Ale sens, myśl jedna. Ważne zrozumieć drugiego człowieka. Pojąć, czego on szuka. I w subtelny, delikatny sposób wskazać jemu Chrystusa. To jest sensem. Nie ma znaczenia wszystko inne. Wszystko inne nie ma żadnego znaczenia. To wszystko inne, jakie by nie było, nie istnieje. Samo ważne wskazać Chrystusa. Wskazać na Chrystusa, żeby On do Niego, gdy przyjdzie do Niego, wszystko będzie się zmieniać.
On, jak wiemy, daje nowe życie, nowe myśli, nowe pragnienia. On daje miłość do Jego Słowa, On daje siły do wypełniania Jego Słowa, do, jakśmy słyszeli, do właśnie do przestrzegania Jego przykazań. To wszystko, mówimy, Boga kochamy. Ale jedno wskazać, zrozumieć, nie stać się jak ci inni ludzie, ale ich zrozumieć i wskazywać w taki delikatny sposób na Chrystusa. Aby zobaczyli, że wszystkim, tak naprawdę rozwiązaniem wszystkiego, zbawieniem Twojej mojej duszy, uwolnienie od grzechu jest Chrystus. Tylko On. I aby na Niego wskazać, na Jego. Dlatego Paweł mówi, chociaż nie jestem bez zakonu. Jednak dla Żydów, jakbym był pod zakonem. Mówi, dla pogan, którzy nie mają zakonu, aby był nie bez zakonu. Ale mówi, jestem pod zakonem Chrystusowym. Jestem pod Nim, pod tym prawem Chrystusowym. Ale jedno, ja chcę zrozumieć, pojąć tego człowieka. Chcę w jakiś sposób... Jak on poszukuje, jak on szuka Boga, jak on szuka życia, jak on szuka rozwiązania. Chcę go zrozumieć i mu wskazać na Chrystusa, na jedyne wyjście, na jedyne rozwiązanie. Mówi, dla słabych jestem słaby, aby ich pozyskać. Dla wszystkich jestem się wszystkim, żeby tak czy owak niektórych zbawić. Mówi, a czynię to wszystko dla Ewangelii, aby uczestniczyć w jej zwiastowaniu. Czyli robi to wszystko, aby nieść Ewangelię, aby wskazać ludziom na Chrystusa. Gdzie nie jest sens, nie ma nie jest to istotne po prostu, to nie, myślę, że to jest niewłaściwe rozumienie, kiedy chcesz być tak jak inni. Jak idziesz do tam ludzi, no nie wiem, do hipisów, no to musisz teraz zapuścić długie włosy, musisz brać ćpać i wtedy ich pójdziesz i ich zrozumiesz. To jest błędne myślenie. To nie o to chodzi, żebyś przybrał ich styl życia, ale zrozumiał, pojął, czego oni tak naprawdę szukają, dlaczego tak żyją, czego oczekują i dlaczego jest taki sposób postępowania. I wtedy im wskazać na Chrystusa. To jest sensem, a nie stawać się po prostu takim. To jest, nie przybierając postać tego świata, zmienimy ten świat, ale rozumiąc ludzi i nieść Chrystusa, wtedy Chrystus Pan zmienia ludzkie życie, zbawia ludzi. I ten ostatni rzecz, którą tutaj jest wspomniane, apostoł Paweł mówi, że nie wszyscy, którzy biegną, zdobywają nagrodę. Tak miejcie, aby nagrodę zdobyli. Każdy zawodnik się od wszystkiego wstrzymuje. Tamci wprawdzie, aby znikomy zdobyć wieniec, my jest nieznikomy. Chrześcijaństwo to nie jest jeden tylko bieg. To nie jest tylko... jeden wyścig, tylko on ma po prostu jakiś krótki wyścig na 100 metrów i koniec. Gdy podchodzisz poważnie do chrześcijaństwa, kiedy chrześcijaństwo potraktujesz na serio, nie tylko jako chwilową modę, nie tylko jakieś tam oderwanie się od codziennego życia, ale chrześcijaństwo traktujesz serio, naprawdę, to przykładasz do tego wszystkiego, aby... Jak tu Paweł pisze, wstrzymuje się od wszystkiego, aby zdobyć nagrodę. Patrzysz na Chrystusa Pana, patrzysz na cel i tak prowadzisz swoje życie. Często wiele tych rzeczy cielesnych umartwiasz, nie pozwalasz im, żeby robili, co chcieli. No, ciało może różne. Ciało zachciało się na przykład tam tańczyć, albo ciało zachciało się tam, no nie wiem, bluźnić. No i co, i będziesz to robił? No nie będziesz tego robił, prawda? Bo poważnie traktujesz drogę iścia za Chrystusem. Nie robisz to tylko sobie tak w niedzielę na nabożeństwie. Dlatego Jemu nie pozwalasz na to. Umartwiasz. Mówisz, to nie tędy droga. To nie jest od Boga. To jest rzecz, którą jest z tego świata albo od diabła. Ja po prostu jestem zawodnikiem. Biegnie, chcę zdobyć nagrodę. I dlatego zawodnik, zobaczcie, jedną rzeczą jest, on ćwiczy się, aby... coraz lepsze osiągać wyniki, aby coraz lepiej biec. To robi zawodnik. Dlatego my w swoim życiu chrześcijańskim tak staramy się prowadzić, tak zmieniać swoje życie, tak umartwiać wszelkie swoje cielesne pożądliwości, aby rozwijać je w tym chrześcijaństwie, aby coraz lepsze, jakby to powiedzieć językiem sportowym, osiągać wyniki, żeby chrześcijaństwo było coraz jakby na wyższym poziomie, coraz bliżej Chrystusa, coraz bardziej zmienia nasze życie.
Tak, gdybyśmy spojrzeli sobie, gdy spojrzymy sobie wstecz na ileś lat do tyłu i na dzisiaj swoje chrześcijaństwo, abyśmy widzieli rozwój. Abyśmy nie zobaczyli, że nasze życie chrześcijańskie po prostu stoi w miejscu. Tyle lat ja wierzący, ono stoi w miejscu. Mamy się rozwijać. Mamy zbliżać się do Chrystusa. Ma się zmieniać nasze życie. Ma ta właśnie miłość Boża, która była powiedziane, się wspominane, rozlewała się w naszych sercach. Abyśmy naprawdę coraz więcej kochali Chrystusa. Coraz więcej miłowali swoich braci. Abyśmy tak żyli po prostu. Przychodziła przemiana do naszego życia. Paweł dlatego mówi, ja, gdy mówi o walce, mówi, ja tak biegnę, nie jakbym na oślep. Tak walczę na pięści, nie jakbym w próżnię uderzał. Mówi, mój bieg, moja walka, to nie jest taka na oślep. Ja mam cel. Ja wiem, dokąd zmierzam. To nie jest takie szamotanie się bez wyjścia. To nie jest takie tam kołotanie się, z którego nie ma wyjścia. Ja mam cel jasny. Ja wiem, że zdążam do nieba. Ja wiem, że chcę się podobać Chrystusowi Panu. Ja wiem, że tutaj moja służba jest na ziemi, aby nieść Ewangelię. Ja wiem, po co jestem. Kiedy biegnę, kiedy walczę, to ja uderzam tam, gdzie trzeba. Kiedy biegnę, to wiem, w którym kierunku biegnę. Ja nie biegnę różnymi ślepymi drogami i potem stale muszę się wracać, bo pobiegł w tą uliczkę, w tamtą. Ja wiem drogą, którą biegnę. Ja znam tą drogę i tak biegnę. Mówi i dalej, umartwiam, ujarzmiam ciało moje, bym przypadkiem będąc zwiastunem dla innych. To jest też istotne. Mówi, ja patrzę na swoje życie, na swoje postępowanie i umartwiam cielesne wszelkie pożądliwości swoje, które walczą przeciwko duchowi, abym, który jestem powołany apostołem, zwiastunem Ewangelii dla innych, sam nie odpadł. Można nieść Ewangelię innym, a Paweł mówi, a odpaść. Mówi, abym sam nie odpadł. Dlatego nieśmy tak, żyjmy tak, abyśmy tamten bieg, gdzie biegniemy, tam aby się skończył, abyśmy byli w niebie. Tak patrzmy na swoje życie, aby ono podlegało zmianie. To, co jest cielesne, umartwiali. Zawiść, złość, obmowę, oszczerstwo, kłamstwo, zazdrość, chciwość, to wszystko jest ciała. To musi być umartwione. To musi zostać na krzyżu. To nie ma miejsca dla nowego życia, nowego człowieka. Jeżeli to jest, to jeszcze daleko człowiek jest od Chrystusa. Musi to wszystko się zmieniać, to musi wszystko się umartwiać, a biec za Chrystusem, by bliżej Niego. On nie złorzeczył. On nie odpowiadał. Chrystus Pan. Wstępujemy w Jego ślady. I tak żyjmy. I nieśmy mądrze. Nieśmy mądrze. Prośmy Boga o mądrość. Mądrze nieść dla ludzi Ewangelię. Rozumiejąc problem. Rozumiejąc, czym się borykają. Zrozumieć tego drugiego człowieka. Mieć tą pewną mądrość, delikatność do tego. Bo można po prostu tak, wiecie, co najbardziej, jeszcze na koniec może to z innej strony, ale co najbardziej mnie po prostu, no, tak jakby, no, intryguje, czy jak. Nie chodzi mi o prostotę, bo prostota, mamy tak być, w prostocie, w szczerości służyć Panu, ale takie prostactwo, nieokrzesanie, takie zachowywanie się w stosunku drugiej osoby tak obskurnie, tak grubiańsko. Po prostu to nie ma mieć miejsca wśród chrześcijan, wśród dzieci Bożych. Tam musi być ogłada, musi być mądrość, która pochodzi od Boga, umiejętność zwrócenia się do drugiego człowieka, a takie nieociosane, obskurne, takie wręcz chamskie zachowanie, ono nie powinno mieć miejsca wśród chrześcijan. Tam jest Duch Boży, Duch Święty, Duch łagodności, Duch miłości, Duch, który daje zrozumieć i poznać też drugiego człowieka, aby im mógł przedłożyć Ewangelię, tą cudowną Ewangelię, którą my głosimy.
my zwiastujemy. Chrystus, Duch Święty przekonuje o grzechu, sądzie, sprawiedliwości. Chrystus Pan wkłada wiarę w to serce. To serce się otwiera i przyjmuje Jezusa Chrystusa, Pana Zbawiciela, pokutuje swoich grzechów i oddaje Mu swoje życie. I wtedy taki człowiek zaczyna życie z Chrystusem. Dla nas pozostaje nieść Ewangelię, a resztę wszystko czyni Wszechmogący Bóg. Amen.